Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Dzień dobry, dobry wieczór, zaczynamy. Buenos días, senior Krzysztof. Buenos días, senor Pablo Morales. Buenos Aires. Pablo Morales jest tylko jeden. Jest to drogocenna jednostka. Mamy aferę hejterską w polskim internecie. Tak, mamy. Okazuje się, że pewien, pewien aktywny użytkownik platformy Twitter, teraz X, pobierał pieniądze z Platformy Obywatelskiej, tak. a jednocześnie wypisywał straszne rzeczy na platformie X, tak. Twitter. Twitter. To, to nie takie straszne, bo... No, że ktoś jest chujem, hamem, gnidą... To nie takie straszne. W porównaniu z tym, co robił Sok z Buraka, to naprawdę był absolutny pikuś detal. No tak. No i śledztwo wykazało, że pobrał 305 tysięcy złotych. Od Platformy Obywatelskiej. Tak. Ale, ale, to bardzo ważne, za analizy polityczne. Jak to? Chcesz powiedzieć, że pan Bartosz Kopania dostał te 305 tysięcy za analizy? Ja go będę bronił. Aha. On brał pieniądze za analizy polityczne... A wyzywanie ludzi w internecie to było jego czyste hobby. A. I ja to całkowicie rozumiem, bo mam identyczne hobby. Też wyzywasz ludzi tak, w internecie. robię to samo, dlatego totalnie kupuję to, 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 to wytłumaczenie, hmm. że trzeba rozdzielić pracę od czasu wolnego. W czasie wolnym wyzywał chołownie albo kogoś tam innego, albo no pisiorów, to wiadomo. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, czy czuje się pan kretynym idiotą, debilem, jak pisał Pablo Morales, który miał być opłacany przez Moralesa Donalda Tuska w ramach faktur? Da, A w pracy pisał analizy polityczne bardzo, bardzo... Poważne. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak poważne. A poczekaj, właśnie, bo to mnie zaciekawia, bo o ile mniej więcej wiadomo, czym ty się zajmujesz, jak zarabiasz na życie, to wszyscy wiedzą. To nie jest to zbyt poważna działalność, no ale jednak jakoś tam wiążesz koniec z końcem. Natomiast nic mi nie wiadomo o tym, by pan doktor Kopania, profesor Kopania, Bartosz, prowadził jakąkolwiek działalność politologiczną. I źle no odpaczysz. gdzie są te analizy, ja się ciebie pytam? I źle nadpatrzysz. To, że ich nie ma... Lub ty ich nie widziałeś, A. to nie ujmuje mu fachowości, to mu tej fachowości dodaje. To są analizy tak poważne, że są przeznaczone tylko dla konkretnych oczu. I one na, widziałeś na pewno na filmach, że przeczytaj no, tam, potem list ulegnie samozniszczeniu. To się nazywa atrament sympatyczny na przykład. Na przykład, bo wszystko jest sympatyczne. Jest. Hmm. Uśmiechnięta władza teraz. A, no tak, uśmiechnięta jest więc, są... więc i raporty były pisane, analizy były pisane atramentem sympatycznym. Sympatycznym, tak jest. Wszystko jest sympatyczne, raporty też są sympatyczne i pisane jest sympatycznie. Tak, I zwłaszcza one... wpisy pana, pana Pablo Moralesa były bardzo sympatyczne. I to wszystko potem znika. To po prostu jest zbyt ważne. To jest jak w szpiegowskim filmie, że ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu za 10 sekund. Mm -hmm. To bardzo ciekawe. Skoro ty wymyśliłeś, że go bronisz, to teraz spróbuj to jakoś spuentować. O <laughs> ja bym też coś posłuchał tej waszej pięknej kastylijskiej mowie, panie morela. Ale skoro jesteście już przy hejtowaniu. Tak. To hejtowanie y, nawet przeszło do TVP. Wyobraź sobie. Nie wierzę. Do tej nowej odnowionej? Do tej nowej. Jest. Stara zawiesiła wysoko poprzeczkę. Ale nowa będzie próbowała ją przeskoczyć. Doskoczyć, no, tak, tak. Wreszcie. No więc. Co się wydarzyło? Otóż zobaczmy. A teraz komentarz Przemysława Wiplera, kandydata Konfederacji na prezydenta Warszawy, który śmierć Tomasza Komendy skomentował tak. I pozwolę Państwu, że tego nie zacytuję, a po prostu mogą Państwo to sobie przeczytać. Całe szczęście, że ten redaktor uznał, że nawet tego nie przeczyta. Na, bo... Był pełen odrazy dla Przemysława tak, Wiplera. Tak, tak. On nawet tego nie przeczyta, bo mu te słowa nie przejdą przez Bo to przez są usta. kulturalni ludzie, a ty mówisz bardzo, okay. bardzo. Ja powiem ci, co tam było napisane. Nie, nie, ale nie mów. Polska żyje ledwo, komenda już nie. Przemysław Wipler. Polska hmm. żyje ledwo, komenda już nie. I oglądasz hmm. TVP i myślisz sobie rany boskie, jaki burak. Jak można hmm, tak no napisać? Raczej burak, tak. Problem w tym, że było to napisane z konta o Nazwie chłop w ciąży. Nie przemysła Wipler, tylko chłop w ciąży. Jak wiadomo. Jak wiadomo, mężczyźni zachodzą w ciąży. Jak wiadomo, przemysła Wipler nie jest w ciąży. A no tak. Być może pewne e, sygnały jego ciało wysyła, że ktoś mógłby taką myśleć. Ale nie ma takiego niku. Na platformie. Dobra, dobra, dobra. W skrócie, po prostu. W skrócie, przyjrzyj sobie jakieś tak. jaja. Podpisać. I to poszło w telewizji. I Wipler mówi, że to dlatego, że kandyduje na prezydenta Warszawy i jest konkurencją dla Rafała Trzaskowskiego. Z szacunkiem, moim... panie Wipler. <laughs> pan konkurencja. Panie Przewodniczący, pan trochę pojechałeś, jest. tak. Nie, bo to panu nawet przydało trochę. Fejmu, no, rozpoznawalności. Tak. My o panu mówimy na przykład. No właśnie. Więc w sumie to może i trzeba pochwalić tą telewizję polską. No właśnie, zaczęliście od hejtu. Bardzo dobrze, tak trzymać. Tak trzymać. Mogę jeszcze do dowolnej kamery powiedzieć. Tak czyli. Już do wszystkich powiedziałeś. Tak. Uspokój się. Krzysztofie, tak? tak trzymać. Co pokazałeś? Co pokazałeś? Że będzie tak. No. Drodzy Państwo, ale największą hejterką, jaką widziałem w ostatnich 48 godzinach przynajmniej, jest pani Eliza Michalik. Także to w ogóle nie jest śmieszne. Ale mówię teraz poważnie, to jest dramatyczny przypadek. Ja nie wiem czego. Ja to też widziałem niestety. Tego się już później nie da odzobaczyć. No więc e, zrobimy to wam. Wy też musicie to zobaczyć, skoro my sobie to zrobiliśmy. Ziobro jest tchórzem, tak uważam. On nie chce odpowiadać, odpowiedzieć za to, co zrobił. On nie chce ponieść odpowiedzialności za to, co zrobił i zrobi wszystko, żeby tego uniknąć. I właśnie to robi. Tym jest moim zdaniem ta zupełnie strategiczna choroba. Jeśli się mylę i Ziobro umrze, bardzo naprawdę przeproszę i nie będą to przeprosiny vlogowe, ale nawet wtedy powiedziałabym, że jego wcześniejsza działalność dawała asumpt i podstawę do takich opinii, jakie wygłaszam gdzieś na SORY. A więc pani Eliza Michalik zaproponowała bardzo zdrowy układ panu Ziobrze. Niech Pan umrze i udowodni, że był Pan chory, to wtedy ja Pana przeproszę. Nawet tak na poważnie Pana przeproszę. No tak. Nie, że tylko na, na filmiku powiedziała, że nie, nie tutaj, tylko w ogóle naprawdę to Pana później złożył mu kwiaty na grobie. Nie wiem. Przeprosi go. Wyś... Nie, nie wyściska. No raczej nie. nie przeprosi. E... <laughs> nie śmiej się, bo tu ja nie, wiem, jak, nie <laughs> jak, można, jak można się nie śmiać. Jak można się nie śmiać? A wyobrażasz sobie jakby zbinie w postawił wszystko na jedną kartę i powiedział, że wygra ten zakład. I wziął i umarł, żeby jej zrobić na złość, a ona hmm. musiałaby go przeprosić. No bardzo to śmieszne. Wiesz co? Nie, nie. Eliza Michalik, Eliza Michalik znana była dotychczas wyłącznie z tego, że... No, propagowała cudzą twórczość. Kseroliza miała akcywkę. Tak, bo pro propagowała ją w ten sposób, że przepisywała teksty innych autorów i podpisywała własnym nazwiskiem. To I było moim... w czasach, kiedy była jeszcze młodą prawicową dziennikarką. Bardzo prawicową. I może tu tkwi cały problem. Może wszystko Czym? dobrze w tej karierze dziennikarskiej szło, dopóki przepisywała cudzy tekst. Gdy zaczęła mówić do kamery to, co sama naprawdę myśli, okazało się, że m, występują pewne deficyty. Kilka dociągnięć. A gdzie tu są dociągnięcia? A jakie tutaj deficyty wystąpiły, twoim e, zdaniem? Pierwszy deficyt, który się najbardziej mi rzuca w oczy, mm -hmm. jest to deficyt intelektualny, drogi Robercie. Mm -hmm. Dobrze. Deficyt mózgu. Czego jeszcze? Bo będzie się tak. deficyty. Deficyt także pewnej empatii. No to bardzo delikatnie do Dobrze. no. Tak. Jeszcze jakiś? Jezu, ona jest ona spierdonięta. No, co się mam. Jak, jak mam to ująć w deficytach? No, tu, Sam zacząłeś, tu się no. nic nie zgadza, Robert. No nic, nic się nie, nie zgadza. dałam ale... mu jeszcze drugi wybór. No niech mi pan jeszcze udowodni, jak pan jeszcze nie, umie, jak pan jeszcze nie umarł i ja jeszcze nie mogę udowodnić, to że pan śmierć, niech pan To niech powiem. pan nagra film, na którym się pan żegna z przyjaciółmi. Panie Ziobro, Jeśli jest pan umierający, może pan. Nagrać wideo, w którym się pan żegna. Jeśli ma pan siłę rozmawiać z panem Warchołem i przekazywać mu wieści, to pewnie może pan porozmawiać też za pomocą nowoczesnych środków przekazu i przeprosić swoje ofiary. To byłoby najlepsze za nadużycia wobec nich. Jeśli jest pan zdrowy i pan udaje, to jest sposób ucieczki, który mam nadzieję okaże się nieskuteczny. Nie, ale ona jest, to jest niemożliwe. Znaczy, żaden człowiek nie jest w stanie być tak podły i głupi jednocześnie. Nie, to jest niemożliwe. To nie występuje w przyrodzie. To musi być jakiś fake. to Przy... musi być sztuczna inteligencja. Przypomnijmy, że pani Eliza e, wystąpiła niedawno z pewnym postulatem, żeby e, święto narodowe przesunąć z 11 listopada na 15 października. Też jest zimno, bez sensu. Ale jednak trochę cieplej. <noise> To był jej pomysł, żeby Dzień Niepodległości świętować 15 października, a nie 11 listopada. Teraz ma kolejny pomysł, żeby ludzie umierali, żeby jej udowodnić, że ona nie ma racji. Nie wiem, co będzie dalej. Robert, nie wiem, co będzie dalej. Moim zdaniem to jest naprawdę fake, To jest sztuczna inteligencja i będziesz musiał ją ty przepraszać, nie. że uwierzyłeś. Sztuczna że dałeś... tak, ale gdzie inteligencja, Robert? Nie możesz używać takiego sformułowania sztuczna inteligencja, bo to sformułowanie zawiera słowo inteligencja. I to urąga Edzie Michalik. To z wszystkim informatykom na świecie urąga, że w taki sposób wykorzystasz to sformułowanie. Dobra. Wiesz co? Ja się poddaję. Ja właściwie nie chciałem o tym gadać. Porozmawiajmy o mądrzejszych kobietach. <laughs> to nie będzie łatwe, bo. Znowu ze mnie zrobił seksistę. Jezu. Mm, trudno. Trudno. <śmiech> <śmiech> Mieliśmy tu debatę. Mieliście. Mieliśmy tak. debatę o rolnictwie. Tak właśnie, chciałem Ci to powiedzieć. Boże, jaki to był obciach ta debata. Mhm. Nikt nie wydał nikomu gnojówki na łeb. Nie. Nie. Nikt niestety nikogo nie obraził, więc wiało nudą. To, tak. Więc wiałą nudą. Wszyscy się ze sobą zgadzali, a w środku siedziałeś w tym kmiocie, to rzeczywiście akurat... Nawet nie oglądałeś. Akurat... Siedziałem z boku. Ale akurat to pasowało do... Nie do... siedziałem w środku. Akurat pasowało do debaty o rolnictwie. Był kmiot i byl, Słuchaj, ja kiedyś było Ronic, słuchaj. jeździłem kombajnem. W tym starym Fergusonie wyglądałeś jak sałtys. No więc byłem wybitnie przygotowany do tej debaty. Poza tym jesteś znanym poetą, autorem <coughs> tomika Kmioty Polskie. Oczywiście, że tak. Dobrze, ale mieliśmy debatę. I chcę Ci powiedzieć tak, właśnie, no, że bo... mój atak polegał na tym, że uważam, że te, tutaj były deficyty. Deficyt mm -hmm. poziomu tej debaty. Mm -hmm. I ja bym Ci chciał powiedzieć, że są ludzie, którzy wiedzą jak się wypowiadać na tematy rolnictwa. Wiedzą jak to zrobić fachowo, a jednocześnie krótko, zwięźle, nie tam te twoje dwie godziny. Tak, no my, my rozmawialiśmy prawie trzy godziny. Tak, to jest bez I, sensu. Nie, i, bo ja oglądałem i, fragmenty. I, i, I było trochę głosów, że zabrakło tam spojrzenia drugiej strony. Tak, i tutaj masz drugą stronę. I właśnie chyba pora, żeby taki bonus do tej debaty dorzucić. Tak. E, w naszym programie, bo już nie będziemy nowej debaty kręcić, ale jeśli ktokolwiek myślał, że rolnicy mają troszeczkę racji, no to teraz musimy powiedzieć sobie szczerze... Że nie mieli w ogóle. W ogóle nie macie racji. Te chłopy to bałwany są? Tak. I... Klaudia Jachira tłumaczy, na czym polega problem, a raczej brak problemu. Protesty rolników przelewają się przez kraj. W pełnych oburzeniach głosach, jak mantra, przewija się Zielony Ład. Czym jest ten znienawidzony Zielony Ład? Jest to strategia walki z degradacją naszego otoczenia, obejmująca wszystkie unijne kraje i dziedziny gospodarki nie tylko rolnictwo. Strategia, o której rozmawia się w duchu kompromisu, zresztą jak zawsze w Unii. Nie chodzi o żadne zagrożenia, a o szanse. Szanse na to, byśmy nie zdegradowali ziemi, nie zniszczyli doszczętnie środowiska i nie wytruli się wzajemnie. Szanse na zdrowsze jedzenie. Zielony ład to wsparcie, ograniczenie biurokracji dla rolnictwa mniejszego, ekologicznego, skracanie łańcuchów dostaw, program od pola do stołu, to dopłaty dla wsi na przestawienie swoich przedsiębiorstw na odnawialne źródła energii, a co zatem idzie na czystą i nawet pięć razy tańszą energię z wiatru i słońca. Czy to są jakieś zagrożenia? Gdzie tu widzicie zagrożenia? Czy trzeba wzywać Putina na pomoc, żeby urozprawił się z nienawidzonym rządem i Unią? Czy trzeba blokować całą wschodnią granicę i narażać na niebezpieczeństwo walczącą Ukrainę? Czy 20 lat hojnych unijnych dopłat dla polskiego rolnictwa nic już nie znaczy? Wystarczy mieć pole, a unijne pieniądze płyną. Jako posłanka zielonych jestem pewna. Nie ma alternatywy dla szansy, jaką jest Zielony Ład. Tak, jak nie ma Dziękuję alternatywy bardzo. dla życia, zdrowia i środowiska naturalnego. No i widzisz, wystarczy mieć pole i pieniądze na ciebie lecą po prostu. I te dolary. Zgarniasz, zgarniasz te pieniądze, nie ma żadnych problemów z rolnictwem. Hej, czy my nie możemy zrozumieć, że chodzi o lepszy świat? Tak. O lepszą Europę? I że nie można tak drogo. Żeby poziomki rosły, i żeby kwiatki rosły. Tak. I żeby kusta sobie skubała Skakrała. tam coś. Tak. No przecież to piękna wizja i dlaczego rolnicy nie potraficie zrozumieć tych wszystkich przywilejów, jakie daje wam no Unia są Europejska? To taki takie kmioty jak ty. Ja widzę panią Jakirę w przedszkolu, która mówi takie <grym> coś dzieciom, e, bo jeśli chodzi o ekspresję, to właśnie to jest taki <grym> poziom, e, powiedziałbym, muchomorków. <grym> <grym> I... <noise> Ona powinna przemawiać do muchomorków. Niestety, przemawia do. posłów. Może jest akurat zniżona. Natomiast boję się, że niestety faktycznie w niektórych szkołach pracują takie panie, i już nie chodzi mi o ekspresję, ale takie rzeczy mówią dzieciom. I potem ile lat trwa odkręcanie tego, że to bzdura? Potem dopiero musi być debata, i ludzie w komentarzach piszą: Całe życie nie wiedziałem, o co chodzi tym rolnikom, teraz wiem. A to wszystko się zaczyna w przedszkolu. Znaczy, to jest też apel, proszę państwa: nie kończcie edukacji w przedszkolu. <noise> Mój drogi, e, tak. teraz już e, poczekaj. Nie chrząknąłeś. Nie, nie, mój nie. drogi, krząknięcie. Nie będzie dzisiaj. Krząknięcie, sprawa jest poważna. No. Nastąpił poważny deficyt. Dzisiaj słowo deficyt jest sponsorem tego programu. Czas na sutrykalia. I tutaj wybuchnie nam ten. Bo widzisz, były głosy nie ukrywajmy, były głosy, że my hejtujemy pana prezydenta Jacka Sutryka. Z czym ja się absolutnie, dogłębnie, fundamentalnie, no istotowo nie zgadzam. Takiej reklamy, jaką my mu zrobiliśmy, nie zrobił nikt w Polsce. Moim zdaniem każdy prezydent w Polsce chciałby mieć swoje okienko tutaj, takie tam Jaśkowalia, że tam w Poznaniu coś tam, tam Dulczynalia, że Gdańsk. Nie, ale tego nie ma. Nie ma i nie będzie, bo nikt nie dorasta do pięt panu prezydentowi Jackowi Sutrykowi. I my go zawsze Entuzjastycznie chwaliliśmy, prawda? Tak, ale teraz nie możemy. Przegiął. Wydarzyła się rzecz haniebna. To jest prawda. Myśmy tutaj się tydzień temu zachwycali. Zachwycaliśmy się jeziorem imienia Jaska Sutryka we Wrocławiu. Przy, Przy ulicy, ulicy Tenczowej, bardzo postępowa nazwa. Tenczowa tak. ulica, zioro, plaża, plaża, jezioro, Na wakacje. Idealne miejsce, idealne miejsce. Fantastyczne, fantastyczne. I co się stało? Nagraliśmy odcinek i pan Sutryk, mściwie... Myślę, że to on za tym stoi. myśliwe, Wypompował całe jezioro. Wyobraź sobie, że on by został na przykład prezydentem Mrągowa. I to gówno i tam pobudował I byśmy w... mówili, że jest fajne jezioro, on wypompował. A on by wypompował wszystko, post oddał deweloperom. A śląd Nie ma już jeziora przytęczowej we Wrocławiu. Wypompowano. Hańba. Nie ma jeziora. Mało tego, ono nawet z mapy zniknęło. Swoją drogą ten facet ma talent. On po prostu rozumiesz, i i nagle jezioro się robi, a później grz już go nie ma. Fantastycznie. Mapy znikają, rozumiesz? Chyba, że teraz to jest uzdrowisko, bo teraz jest tam dużo błota i można tym błotem tak leżeć i się obklejać. To też jest popularne w niektórych błota. Czyli rozumiesz, że on poszedł... On ma A łeb. może dofinansowanie dostaną? On ma w stary. No bo zobacz, plaż to jest dużo i na plażę idziesz i za darmochę. A on to wykupił, robi tam teraz sanatorium, fafarafa ludzie się tym błotem, i kaska leci. Co tutaj robicie? Tutaj? bardzo. Chyba, że ludzie tego nie docenią, bo ludzie to są tacy, że jak mają za oknem sanatorium i kąpiele błotne, e, to nie, nie pójdą się pochlapać. A nie, masz pójdą, rację. nie Zapier... oni muszą jechać gdzieś tam, zapłacić 600 zł za dobę i wtedy ktoś musi te błoto im tu nałożyć i leżą sobie, a za darmo to nie. Czyli, że wytarzać się w tym błocie na przykład na to nie chcą. I nie docenią pewnie nawet, że to błoto tam jest. I myślisz, że się nikt nie tarza. No właśnie ob obawiam się, że niewdzięczni Wrocławianie e, mogą się nie tarzać. Moja żona jak była mała, to mówiła tarza. Ale słuchaj, niektórzy nas pytają o co chodzi z naszym tłem? Otóż my, mentalnie, jesteśmy mieszkańcami ulicy Tęczowej we Wrocławiu. Owszem, to jest nasza ulica. Proszę tak. zobaczyć na zdjęcia, jaka to jest piękna tęczowa ulica. Swoją drogą, jeśli, jeśli to jest lisa tęczowa we Wrocławiu, to ja nie chcę innych widzieć. Nie chcę widzieć księżycowej na przykład. Nie, to, jest, to jest smutny przykład. To nie jest prawdziwy Wrocław. Prawdziwy Wrocław wygląda trochę ładniej. Dobrze, to ufam Ci. Mój drogi, mój drogi. Dobrze? Było lekkie krząknięcie. Się będzie czepiał naprawdę kłopotów starszych ludzi z gardłem. Mój drogi, sprawa jest poważna. Ty się tutaj awanturowałeś niedawno. Tak zawsze. Oczywiście, w rozmowie z panem ministrem, profesorem, czankiem Przemysławem. Tak jest. Że były laptopy dla uczniów. No, ale w środku te laptopy puste, tam nie było żadnego programowania, tak? Tak. I ci to przeszkadzało? Tak. To... Jak można wypuścić laptopy gołe bez żadnego programowania i rozdać ludziom goły sprzęt jako Ministerstwo Edukacji, podczas gdy trzeba było tam wgrać darmowe lektury, darmowe aplikacje do edukacji? No to teraz wyszli naprzeciw, nie będzie żadnego programu, żadnych laptopów. No i zadowolony powinieneś być, Jestem że mały bardzo. Stanowski ma laptopa, a już żadne inne dzieci nie O, to schodziło. No, świetnie. Ale teraz, słuchaj, ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale źle policzyli dzieci, albo źle policzyli laptopy. No w każdym razie zostało 10 tysięcy laptopów. 10 tysięcy laptopów zostało. Tak, tyle dzieci było za mało. No nie wiem, co te dzieci wyjechały. Okay. No w każdym razie jest pewien kłopot. No bo co zrobić z tymi laptopami? One miały być dla uczniów, tak? No i teraz zostały te laptopy, bo uczniowie nie wzięli, szkoły dostały za dużo. No i teraz szkoły piszą do ministerstwa, że panie, panie, panie ministrze, bo my mamy za dużo laptopów, nie mamy co z nimi zrobić. No to ale mamy znaczy, problemy. Nie, że nie mamy co zrobić. Chcielibyśmy je zachować, ale do sali informatycznej, a nie rozdawać tak, uczniom. Bo bo nasze, oni nie chcą brać. Tak, bo nasze laptopy w, w sali informatycznej mają 15 lat. Tak. A tu leży nówka, sztuka, nieśmigany. Czy my moglibyśmy sobie zamienić? Nunu, no, no, Mówi nie minister. Nunu, nunu. No, no, no. Zgodnie z ustawą, one były dla uczniów prywatnie, a nie dla szkół. No okay. Czyli w szkole nie można. Czyli Mamy laptopy niepotrzebne. Tak. I mamy brak laptopów w szkołach, tak. na lekcjach. I tych niepotrzebnych laptopów, które stoją w sali numer 1, nie można przenieść do sali numer dwa, gdyż ustawa. Tego zabrania. Zabrania. Tak. Nie mamy ustawy. Mamy laptopy Czego i ty mamy nie brak. nie rozumiesz, to jest nie zupełnie ustawy. oczywiste, jasne. Logiczne. I tej ustawy nie będziemy już mieć. Nie, nie będziemy mieć na cholerę tyle ustaw. Rozumiem. Po prostu są laptopy i sobie będą. Po aż się zmarnują. To może rozdać po słom chociaż. Pleśnią. O, to byłoby tak z dwadzieścia. Laptopów na łebka. Akurat, poradziliby sobie. Tak jest. Mają liczne rodziny. Playbox! Jak będziecie grzeczni, za rok dostaniecie grę. A jeśli chodzi o mardowanie, szanowny Robercie, to chciałem Ci powiedzieć o suwałkach. A Ty nie będziesz chrząkał? Nie, ja nie chrząkam. A. Chciałem Ci <laughs> powiedzieć o suwałkach. O, ładne to było. <laughs> chciałem Ci powiedzieć o suwałkach, drogi Otóż w suwałkach stworzono nową identyfikację wizualną. Suwałk, Nowy znak graficzny. Który, jest herb. Który ma określać e, suwałki. Nie, ale zaraz, jest herb. To o to zostaw chodzi? herb. Chodzi o identyfikację wizualną. No Oprócz i, herbu jest jeszcze coś. Tak. Dobra, dobra, sorry, Wydali tak. 48 tysięcy złotych na nową identyfikację. Mhm. Po czym ją pokazali mieszkańcom? Mhm. A mieszkańcy powiedzieli, że to jest totalna bryndza mhm. i że to im się nie podoba. I że w ogóle wynocha z tym. A ty widziałeś to? Tak. ja też. Taka eska tam. No, to też, bez sensu, Ja Ja też bym to narysował, no ale musiałbym mieć trochę czasu wolnego, a nie mam. Więc Dalej. ktoś inny narysował. Nie, wziął 48 no. tysięcy złotych. No i, Za 5 tych też bym zeszła. No że. i w suwakach uznali, że skoro ludziom się nie podoba, nie ma co ich uszczęśliwiać na siłę, całkiem słusznie. Więc wyrzucają do śmieci tą nową identyfikację i wracają do starej. Tak. W związku z czym wydali 48 tysięcy złotych na identyfikację, która była w użyciu przez jakieś 7 godzin. Trzeba się <noise> Że tak wyliczyłeś, że te 7 godzin akurat. Że, to, że jedna dniówka, jednego dnia tak było, tak? No, no, ogłosili o 9 rano, a o 16 już było zakopane. No, no, to łatwo liczyć przecież. No, więc... 16 minus 7 to nie jest 7 godzin. Powiedziałem o 9. Do 16. Ile to jest godzin? <noise> a, dobra, serem. To już mhm. przetniemy wcześniej. No, nie, no nie chcę, żebyś wyszedł na głupka, no Robert. Gdzieś od dziewiątej, dobra, dobra. Od 9 do 16, dobra, powiedziałem. 7. 7 godzin. Dobra, ja zrozumiałem bo już od 7. Dobra, ja cię nie słucham. Drogi Krzysztofie bez chrząknięcia Mandat kiedyś ci się przydarzył? Przydarzył. No to pewnemu panu w Słu Słupsku, w Słupsku, tak. Też się przydarzył. To znaczy, powiedziałbym, nie jeden nawet. Dwudziestolatek ze Słupska, BMW. No jedzie sobie, policja go chce zatrzymać, on się nie daje zatrzymać, no więc ucieka. Później parkuje samochód na parkingu przed supermarketem, co może nie było najlepszym pomysłem, ale nic. Ja innego. często parkowałem przed supermarketem. Jak uciekać przed policją? Nie, ale w innych okolicznościach. W każdym razie on ucieka, oni go dopadają. I postanowili go sprawdzić. Co było nie tak z tym gościem, że tak uciekał przed policją? Pijany był. Nie. Pod wpływem narkotyków? Nie. Był poszukiwany listem gończym? Nie, był trzeźwy, jak świnia, nie był poszukiwany, nie był notowany, kropka. Mhm. 13 250 w topiu. No i co, ci go? <słuch> nie, zaimponował mi. 13 000 mandatu to nie w kip muchał. Wreszcie ktoś trzeźwy. Ktoś o, -o nie możesz tak mówić. No właśnie, ja wiem, do czego zmierzasz. Nie. Przenosimy się do Grudziądza. Tak. To jest historia. Wielka porażka polskiej policji. Nie, wielka porażka Grudziądza. To jest absolutnie, moim zdaniem, absolutnie jest taka wtopa Grudziądza, a że po tym materiale nikt już w życiu nie potraktuje Grudziądza poważnie. Tak. To jest całkowicie antypolskie miasto. Słuchaj, no pokaż mi tą gazetę. O, to jest dobra tak, historia. Pokaż to jest mi o tobie, gazetę. proszę, proszę, zobaczcie sami. Zobaczcie sam. Ekonomia i rynek. Na wódkę wydajemy trzy razy więcej niż na mleko. Trzy razy więcej na wódkę niż na mleko. A ty? Zostaw mnie. I, ja, gdzie ta statystyka ma się do grudziądza? Opowiedz. No właśnie, w grudziądzu, słuchajcie, te leszcze piją mleko. Wyłącznie mleko. Słuchajcie, wielka akcja policyjna, obława policyjna. 1200 osób zatrzymano. 1200 osób. Pijanych? Właśnie, słuchaj, co za wstyd. Hańba i antypolskie zachowanie tych leszczy z Grudziądza. Wszyscy, wszyscy co do jednego byli trzeźwi. Nie złapali nikogo pijanego? Nikogo! Rozumiesz? Nikogo wczorajszego. Nic. Nic! Wszyscy trzeźwi kierowcy. No to się w dziejach Polski to się nie zdarzyło. Czy mówimy o tak? Od Kazimierza Czy... Jagiellończyka są kontrole drogowe. I nic. Tak zupełnie poważnie. Czy my w tym momencie chwalimy mieszkańców Grudziądza? Nie. Są antypolscy. Czy chwalimy nieudolność policji, która nawet pijaka nie umie złapać w takiej grupie, czy może uznajemy, że to jest taki przypadek jak z komisją wojskową na Ukrainie, gdzie przewodniczący tej komisji miał milion dolarów w pudełku, jak się okazało. Ulele, milion dolarów. Milion dolarów miał w pudłach. Oszczędzał od maleńkości. Tak. No i przynosił do pracy ze sobą, to w ogóle dziwne. No nie ufał domownikom. Dobra, nieważne. nie o Grudziące mieliśmy mówić. <laughs> nie ufał bo... domownikom, to najlepsze. <laughs> Szczecin jest bardziej profesjonalny od gruziąca. Dobrze, Otóż... ale to najpierw zróbmy takie nasze przerwy. Kurwa, zostaw montaż jemu. Co ci z tym Szczecinem nagle wyskoczyło? Słuchaj, w Szczecinie polska. Poczekaj, Michał, probierz z Halo. Ale... Halo. No cześć. On też chrząka i się nie mm -hmm. czepia go, wiesz? Nie czepia się go. Nie mówię, ja, a znowu chrząkasz. No, no, Krzysztof, tak, no, Krzysztof. słuchaj. Krzysztof, ja muszę spadać. Nie chcę, Ty, wiesz, jak Dobra, Michał, w szlody się widzimy, bo ja nagrywam program KRS. No, na razie. Ty sobie odbierasz telefon? To ja odebrałem w tym czasie SMS-a. Poczekaj, ja. Też... Krzysztofie, to ty sobie słuchaj, odbierasz telefony. To ja mam dla Ciebie informację, że y, dla państwa również, że ja dostałem SMS-a. Jak raz? Proszę bardzo, tutaj przyszło. Szanowny panie redaktorze, czuję, że muszę chwilę zwolnić tempa. Robię podstawowe błędy i zaczynam gadać głupoty. Proszę mi wybaczyć, ale odwołuję nasze spotkanie. Liczę na zrozumienie, Marcin Józefaciuk. W związku z tym, w środę nie myśli, będzie że robi, wywiadu z panem myśli, posłem. Myślisz, że gadanie głupot wynikało z przesadnego tempa? Czy to jest właściwa diagnoza? <grym> nie, 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 mój drogi. Ty mnie tutaj nie, nie wpuścisz. No więc ty odebrałeś SMS-a ja telefon, więc w środę o 20 zamiast pana Józefaciuka będzie pan Michał Probierz. Zapraszamy. Aha, Michał Probierz nie jest posłem. Ale jest ważniejszy. Ale jest. Dobrze, tak czy owak. Panie Marcinie życzymy dużo zdrowia. Oczywiście, panie Dobrze. pośle. I, żeby pan I na... zwolnienia tempa. Tak, I w ogóle ten... zwolnienia. Tempa. <grym> po co dodałeś tempa? Po zwolnienia cięcie. I, żeby I na... zwolnienia tempa. Tak, I w ogóle ten... zwolnienia. Dobra, przenieśmy się do tego Szczecina. Ale niczego już nie przebijesz. Policja w Grudziądzu, przypominam, złapała 1200 trzeźwych Polaków. No więc ja to przebiję. Policja w Szczecinie złapała trzech trzeźwych Filipińczyków. Trzeźwych, ale to nie jest cała historia. Opowie o niej pan Tadeusz Gruchalla, który jest rzecznikiem prasowym Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Ale rzecz się dzieje w Szczecinie. Statek towarowy obcej bandery miał wypłynąć do Wielkiej Brytanii. Ze Szczecina. Ze Szczecina. I teraz. Funkcjonariusze straży granicznej podczas odprawy granicznej prowadzonej w środę o godzinie 21 na statku towarowym Obcej Bandery wyczuli od, załogi, wyczuli od załogi intensywny zapach alkoholu. Wezwali policjantów, którzy siedmioosobową załogę poddali badaniu na trzeźwość. Jak podał Gruchalla, teraz uważaj, ukraiński 39-letni kapitan w wydychanym powietrzu miał 5,67 promila alkoholu. Na Polak prawdziwy. On wypił to wszystko, co w grudziądzu byłoby wypite. Moim zdaniem on miał ten, za, te zasoby alkoholu <noise> tak. przeznaczone dla wszystkich mieszkańców grudziądza. Dla wszystkich kierowców w każdym razie. Tak, 5,67. Kapitan statku towarowego. No, dał radę? Dał. Ja piję. Ich. Ale jaka tam jest hierarchia? Słuchaj, u jego rodaków 42-letniego, drugiego oficera i 53-letniego marynarza, zatrudnionego na tej jednostce jako główny inżynier, badanie wykazało 0,7 promila alkoholu. Jezu, to Czyli on 5 i 7, oni 0,7. No a ci Filipinczycy to skąd I się wzięli? Pozostali członkowie załogi, jeden marynarz z Ukrainy i trzech z Filipin, byli trzeźwi. Hahaha. <laughs> Ale, no, ale zobacz, na szczycie reakcji. jest kapitan. Kompletnie w cztery dupy. 5,67. On nie wie, że jest na statku nawet. On wie, myśli, wie. że buja, bo wiesz, bo, bo się może. napił. A no, 5,67. Poniżej jego kompanii, którzy piją co piąty kieliszek albo coś, bo więcej nie mogą. Zero mhm, siedem. Bo oni kierują. 07. A poniżej ci wszyscy, którzy są od czarnej roboty. I oni są trzeźwi. Sześć jak świnie. Jak oh, trzeźwi, jak świnie z Grudziądza. Ujujujuj. Za mocno? Zostaw to, zostaw. Niech teraz Grudziądz nie wie. Się Niech się wie, co sobie narobił. Jesteś trzeźwy jak w Grudziądzu. Tak będą teraz się z ciebie ludzie nabijali. Odbiera się e prawo jazdy komuś, kto po pijaku kieruje statkiem towarowym? <laughs> prawo jazdy? Nie. <śmiech> <śmiech> Mój drogi, to żeby już zakończyć... Jakoś to na... były dane, Mój drogi... <laughs> Żeby jakoś zakończyć tę dramatyczną opowieść, to nie idźmy daleko z tego Szczecina. To, no to, w kilometrach to daleko, ale też nad morzem jesteśmy, bowiem w Wejcherowie. Mhm. I teraz 19 latek z Wejcherowa postanowił, jak pisze prasa, ulitować się nad koniem. Co mhm. chyba dobrze. Tak, bardzo dobrze. On. W... <laughs> On, no to no, powiem to, no. On wziął konia, a dokładnie klacz, ją ukradł. No? To nie jest jeszcze nic nowego, bo to się zdarza, koniu kradzi byli zawsze. Tylko on ją chciał wprowadzić po klatce schodowej do siebie, do mieszkania. Na które piętro? Nie wiem na które piętro. Wiesz, masz to napisane na trzecie. A to ja nie doczytałem. Na trzecie piętro chciało wprowadzić. Tak, no i co w tym ciekło? I, I wredny trzecie... sąsiad zabarykadował kratkę skodową, powiedział, że po jego trupie. I, I teraz nie żyje. A koniec w salonie. Na trzecim piętrze. Słuchaj. On chciał ten klacz uratować przed samotnością. No, i brawo. I chciał pomóc zwierzęciu. I, brawo. I sobie. Ja uważam, że on po prostu był z grupy muchomorków od klawiej Jahiry. Co jest złego w tym, że w ramach Zielonego Ładu koń będzie mieszkał w salonie? Czy tylko rolnik ma prawo do konia? Do salonu? <noise> Dobra, jesteśmy nad morzem? Tak. Jesteśmy. To przez myślać, morze. Przez morze teraz, za granicę, do Finlandii. O jezu, tam tak, się nie dzieją nie straszne wiem, rzeczy. Tak. Tam się dzieją straszne rzeczy. Chciałem ci y, przedstawić panią, która się nazywa. Nazywa się? Tak. E, otóż, no. poczekaj. Na początku. Nazywa filmu. się Michał Probierz. Znowu dzwoni. Nie, poczekaj. No, nie po umiem. prostu zobaczmy. Film tam będzie napisane, jak się nazywa. <laughs> to jest genialny, legendarny research stanowskiego. <laughs> Somaya Arianfar. Somaya Arianfar jest z Helsińskiego Uniwersytetu Technologicznego i nie podoba się jej, że w tej Finlandii It's so Tylu finów. <laughs> Ona mówi, że gdzie nie spojrzy, tam Let's Zobaczmy ten filmik. They don't have a lot of diversity here. It's just fins and fins and fins, and everywhere you look, they are just fins. So it's a bit difficult to blend in here. Um, but I think that's something that is solvable in the near future because more and more immigrants are coming here, and it's good for the society. Fin tu, fin tam, fin, fin tam. tam, tam jest fin kolejny, tu jest fin, w ogóle co ona zrobiła źle ze swoim życiem, że poleciała do Finlandii i wszędzie są ci smutni finowie. Na szczęście jak słyszałeś, znalazła rozwiązanie, musi przylecieć więcej niefinów i będzie bardziej spoko wtedy w Finlandii. Tak, ja też kiedyś byłem raz na pustyni, patrzę tu piasek, tam piasek i z tyłu też piasek, mhm. tylko ja nie miałem pomysłu, żeby to zalesić. W każdym razie współczujemy pani Somai. Nie. Nie współczujemy jej. Ale jak wróci do domu... Bo jeśli nie się będzie jakiejś źle, to nie wraca. No. Przepraszam za chamsk. A jakby był, jakby wróciła do domu, a tam też sami Finowie? Wyobrażą, to dopiero sobie... byłby pech. Urząd Miejski w Wieleniu nałożył... Czym? W Wieleniu. Nie ma takiego miasta. Jest. To jest jakiś fejk zupełnie. Urząd Miejski w Wieleniu nałożył... Może 200... w Wieleniu. W Jeleniu. Nie umiesz czytać? Jelen... W Wieleniu. W Wieleniu. W Wieleniu. Wieleń. Jest miasto i gminy Wieleń. Czy w mogę? województwie wielkopolskim. mogę kontynuować? Uważaj, powiedz, Czarnkowsko, żeby nie było Położony nad Notecią jest Wieleń. Słuchaj, prywatne miasto szlacheckie, lokowane w 1448 roku. Urząd Miejski w Wieleniu nałożył 240 tysięcy złoty kary za wycięcie dębów przez proboszcza parafii w Gieczynku. Sprawdźcie istnienie Gieczynek. Śląsk Jaki Śląsk? Jaki Śląsk? Ksiądz! Ksiądz! Ksiądz złożył odwołanie. Stop. I teraz pytanie. Pytanie. W naszym quizie ile promili ma Krzysztof Stanowski? Pan jest pijany. Kto jest pijany? Ja? Ja jestem normalnie trzeźbi. No więc wtedy do akcji włączył się biskup. Bo był probosz dotychczas tak. i dęby. Tak, probosz wyciął dęby. No. I się odwołał. A Biskup popierał księdza proboszcza? Tak, powiedział, że to jest mój człowiek. To jest kurwa, fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój. Jeśli ktokolwiek utrzyma tą karę, tak? to on się stąd wynosi. To znaczy, zamyka tą parafię i nie będzie parafii, niech sobie teraz ściągają te pieniądze od parafii, której nie ma. No, no i tam się zastanowili. I stwierdzili, że w sumie to cofnął tą karę, bo lepiej, żeby była parafia, a nie było drzew, niż nie było i drzew, i parafii. No tak, bo to w sumie jest sensowne. Poza tym te dęby i tak nie były nikomu potrzebne. Komuś były potrzebne ścięte. No bo może on tam coś budował, parking na przykład. Na przykład. To był nasz ksiądz z dzisiejszego odcinka i biskup. Zawsze musi być jakiś ksiądz w odcinku, <laughs> ale jeszcze jest. Jest, jeszcze jest przecież dyrektor szkoły. Ojej. To jest dramatyczna historia, słuchaj, bo y, myśmy to zaczynali od Pablo Moralesa, który zarobił w Platformie Obywatelskiej 305 tysięcy złotych za analizy pisane sympatycznym atramentem oraz za hejt całkiem niesympatyczny. Za tamto nie dostawał pieniędzy, bo no tak, to nie to tak, tak. No w każdym razie on 305 tysięcy, a dyrektor szkoły, przypomnij gdzie? Busko Zdrój. W Busku. Tak. Piękne Busko zdrój Świętokrzyskie. No więc dyrektor ukradł uczniom. Oj tam zaraz ukradł. Nie, nie lubię jak ty mówisz o razu takimi grubymi słowami. Okazało się, że od 2019 roku przywłaszczył sobie pieniądze przekazywane przez wychowawców oraz uczniów i wydawał je na zakłady bukmacherskie. Poczekaj. Środki miały zostać przeznaczone na wycieczki, które zostały zawieszone przez pandemię koronawirus. Poczekaj, no to jest zupełnie niezrozumiałe. Była kasa i on ją chciał pomnożyć. Miał pewniaki, pewne typy, ten tak. koń wygra. Tak. No, to nie A nie mógł wziąć laptopów i sprzedać? <noise> Nikt by nie zauważył. 10 tysięcy laptopów mógł sprzedać. To by było więcej warte. A co, zamknąłeś, żeby nie pospieszyć, tak? Tak, zamknąłem, żeby cię pospieszyć. Pora już kończyć ten absurdalnie długi i absurdalnie żenujący odcinek. Na następny zapraszamy za tydzień. Albo nie. Do zobaczenia. Dobranoc. Sponsorem kanału 0 jest rocketjobs.pl, twój portal z ofertami pracy.